Cześć, z tej strony Warhamster. Witam w drugim odcinku poświęconym grze Shadow Empire. W tym odcinku skupimy się na kilku rzeczach, mianowicie opowiem o granicach, o ikonkach jednostek, miastach, assetsach, heksach, zasobach i artefaktach i innych symbolach, które możemy znaleźć na mapie. Także przejdźmy do granic. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka widzimy tutaj taką białą, wytłuszczoną granicę. To jest granica naszego imperium. Ta granica jest zmienna, czyli jeżeli nie mamy pokoju lub jakichś stosunków dyplomatycznych z daną frakcją, czy to będzie frakcja minorowa czy majorowa, to możemy te granice, znaczy z frakcjami głównymi, przepraszam, z frakcjami majorowymi, widzimy też tutaj mają granice grube, prawda? Czyli nie możemy wkroczyć od tak sobie na granicę głównego gracza, ponieważ wtedy musielibyśmy wypowiedzieć wojnę. Więc to są granice jakby nieprzekraczalne. No chyba, że chcemy właśnie wypowiedzieć wojnę. Natomiast jeśli chodzi o granice frakcji pomniejszych, czyli minorów, no to wtedy na takie granice możemy wkraczać. Jednak pamiętać trzeba o tym, że wtedy stosunki z taką frakcją mogą się pogorszyć. No i oczywiście przeciwnik będzie wtedy podchodził pod granicę tam, gdzie my wkraczamy na te granice, czyli będzie starał się zatrzymać nasz ruch. Podobnie jest z frakcjami niesprecyzowanymi, czyli coś takiego, prawda? Wtedy, jeżeli my wkraczamy, to jednostki komputerowe też jakby zaczynają skupiać się przy granicach, próbują nam przeszkadzać w ekspansji. Następnie mamy taką właśnie cienką granicę. To jest granica między dwoma strefami niesprecyzowanymi, tak? Czyli tu mamy strefę Zeloriria i tu mamy strefę Artificial Biped. Artificial, tak. To są dwie strefy. To jest granica właśnie między tymi dwoma strefami. Tutaj akurat też nie mogę pokazać, mam tylko jedno miasto. Jeżeli miałbym, powiedzmy, tutaj drugie miasto, to to miasto automatycznie otrzymałoby swoją strefę. Czyli granica między naszymi strefami też byłaby zaznaczona mniej więcej taką drobną linią. Oczywiście nasze granice możemy... granice pomiędzy naszymi zonami możemy przesuwać. Przesuwamy to na zakładce Map Order Mods i tutaj mamy coś takiego jak Zone Borders, prawda? Jeżeli mielibyśmy tutaj dwie strefy, to wtedy klikamy na Zone Borders i po prostu przeklikujemy, czyli wyznaczamy strefę, powiększamy strefę danej prowincji. To tyle o granicach. Ok, następny temat. Ikonki jednostek. Każdy z nas może sobie ustawić rozmiar jednostek. W przypadku moich gier gram na ikonkach pomniejszonych, zminimalizowanych. Możemy sobie to przestawić. Tylko muszę wam przypomnieć sobie, gdzie to było. O, tutaj. Domyślnie jest ustawiona właśnie duża ikonka. Mi się te duże ikonki, te duże żetony niezbyt podobają. Są za duże, przykrywają dla mnie grafikę. Tak, na heksach, czyli nie wiem, co tam się znajduje, albo jeżeli jest kilka jednostek, to robi się taka kubka, czyli żeton leży na żetonie i nie za bardzo wiemy, co tam się znajduje. Więc ja przestawiam sobie na mniejsze znaczniki. Ok, to tyle, jeśli chodzi o rozmiar
znaczników. I oczywiście na pomniejszonym znaczniku otrzymujemy mniej informacji na temat jednostki, więc żeby taką informację uzyskać, no po prostu musielibyśmy kliknąć w jednostkę, przejść tutaj na zakładkę tej jednostki. W tym przypadku jest to piąty batalion karabinów maszynowych. No i tutaj otrzymujemy informacje na temat naszej jednostki. Jeżeli chcemy zobaczyć, ile mają jeszcze, nie wiem, no, punktów akcji, jakie są zasoby, jakie są morale, no to tutaj przeklikujemy sobie, tak? Jeżeli mamy duży znacznik, no to w tym przypadku widzimy, że ja chyba nie zrobiłem tury jeszcze, tak? Może zróbmy drugą turę najpierw, bo widzę, że nie mamy tutaj punktów akcji. Tutaj ta jednostka ma 2 punkty akcji, ale nie może się ruszyć. A to dlatego, że po pierwsze są w lesie, tu jest rzeka, a poza tym tutaj widzimy takie dziwne liczby, o których też będę mówił. Zrobmy po prostu turę, bo tutaj w tej turze, w pierwszej turze chyba już nic więcej zrobić nie możemy, aczkolwiek moglibyśmy na przykład zajrzeć sobie do raportów, ale to zostawmy sobie na jakiś inny odcinek. No i widzimy tutaj w trakcie wykonywania tury przez AI mamy podgląd mniej więcej, co się dzieje, jakie wykonuje obliczenia gra. Możemy oczywiście zatrzymać, prawda? Wykonywanie jakby kolejnych ruchów. Możemy cofnąć na przykład sobie pewne wydarzenia komputera w jego turze. To się przydaje, jak na przykład była jakaś potyczka, odnieśliśmy straty w jednostkach. Wtedy możemy sobie kliknąć back. O, właśnie tutaj jest ta historia tury. Możemy sobie to cofać, zobaczyć, co tam się działo. Zatrzymajmy. Proszę zobaczyć i teraz sobie dajmy. Hop, czyli tu coś się wydarzyło, prawda? W tym miejscu. Tu coś się wydarzyło w tym miejscu. My nie widzimy, co tam jest, ale widzimy, że granice się powiększają innej frakcji, czyli albo tutaj jest, tutaj prawdopodobnie siedzi sobie jakiś komputerowy gracz, no i niedługo nasze granice się stykną. Co tam dalej się dzieje? Już nasze granice się styknęły, czyli w naszej turze już będziemy posiadali granice z tą frakcją. Zobaczymy, co to jest za frakcja. Ok, play. Dajemy. No i to, jak mówiłem na wstępie w pierwszym odcinku filmu, że jeżeli zaznaczymy opcję, aby AI wykonywał swoją turę dokładnie, to efektem tego jest właśnie to, co widzimy, czyli komputer analizuje swoje ruchy, swoje zagrania. Robi to zdecydowanie lepiej, jakbyśmy tej opcji nie wyłączyli. Nie jest graczem chaotycznym w tym momencie AI. Twórca tej gry jest szaleńcem moim zdaniem i jak patrzę się, jak czasem jak gra komputer, to mam wrażenie, że gram po prostu z człowiekiem. No i właśnie w tym czasie ktoś, kto nie przeczytał jeszcze instrukcji, może właśnie sobie otworzyć PDF-a. Proszę bardzo. I zapraszam do czytania. W przerwach czytamy sobie. Jest 365 stron, także spokojnie do końca gry jesteśmy w stanie to przeczytać. W sensie, no nie wiem, ile będzie trwała gra. No 100 tur, 200 tur, to wszystko zależy od rozmiaru planszy i od natłoku informacji, które uruchomiliśmy w trakcie generowania naszego świata. Sobie tutaj dwa tura AI i to będzie wszystko.
wszystko w tym odcinku, bo muszę później iść z żoną na zakupy i zrobić spacer, bo system mój Xiaomi wykazał, że mam 60 lat i chujową sylwetkę, więc trzeba coś z tym zrobić. Chcę pożyć długo i jeszcze pograć sobie Shadow Empire. Okej. Mamy wstępną informację z początku rundy drugiej i tutaj widzimy, że zabiliśmy 500 piechurów i straciliśmy 100 piechorów. Straciliśmy również 10 czołgów, aczkolwiek czołgów nie mam, więc prawdopodobnie to są jednostki milicji. To tam milicja, jak tam pada, to tam najmniejszy problem. Mamy 5 decyzji, czyli dużo decyzji i 56 raportów. Zacznijmy. Ok. W drugiej turze zazwyczaj to się pojawia, taka graficzka. Bardzo fajna grafika, moim zdaniem. Jest świetna po prostu. Ogólnie bardzo mi się podoba. Podobają mi się grafiki z Shadow Empire. Są takie komiksowe, bajkowe, trochę przypomina mi to Starship Troopers. Ok. No, dostaliśmy jedną kartę. Widzicie, o. Twoja organizacja, fakcja, czyli frakcja, pewnie ta demokratyczna, wygenerowała mi jedną kartę. Oczywiście o frakcjach też sobie opowiemy, ale to już w innym odcinku. Mamy informację od tutaj, kto to jest. Ok. Szef sztabu informuje, że nie mamy maszyn. Maszyny są nam potrzebne. A do czego nam są potrzebne maszyny? Zobaczmy. W którym punkcie to ja jestem? Tura A i mówiliśmy ikonki jednostek. Dobrze, to za chwilkę do tego wrócimy. Teraz dalej opowiedzmy o ikonkach jednostek. No i tutaj zobaczcie, że pojawiają nam się dodatkowe informacje, których nie było w poprzedniej turze. A mianowicie mamy tutaj, to są punkty akcji jednostek, tak? Te numerki 5, 1, 2, 3, 4, M to nas informuje o tym, że to są żetony milicji, to są żetony regularnych jednostek. To są żetony dowództwa. Dowództwa danych jednostek wojskowych. To jest żeton naszego sztabu. Dalej mamy zielone. Kropeczka informuje nas o tym, że ta jednostka jest w pełni wyposażona i nie potrzebuje tak naprawdę niczego więcej. Widzicie? Jest wszystko w porządeczku. Tutaj akurat nie mam żadnej żółtej kropeczki, czy niebieskiej, czy czerwonej. I teraz tak, żółta kropka oznacza, że jednostka jest wyposażona, ale brakuje niewielkiej liczby zasobów. Kropka niebieska już powinna nas troszeczkę niepokoić, ponieważ jednostka otrzymuje zbyt mało zasobów. Natomiast kropka czerwona to jest już takie ostrzegawczy znak, że musimy się wycofać tam, gdzie jest więcej logistyki. Czyli musimy po prostu cofnąć się jednostką, bo będzie po prostu powoli słabła. Natomiast czarna kropka to jest informacja, że nasza jednostka nie otrzymuje już żadnych jednostek zaopatrzenia. No i w tym momencie tutaj statystyki jednostki po prostu będą spadały. Morale. No i oczywiście jedzenie, amunicja, no niczego nie otrzyma. Jeżeli się wystrzela z amunicji, nie będzie miał amunicji. Jeżeli zje jedzenie, nie będzie posiadał jedzenia. Czyli możemy jeszcze raz sobie zajrzeć do Unit Admin. No i zobaczmy, co się działo. Jednostka zjadła 10 pożywienia z 10 potrzebnych. Posiada 20. Teraz tak jakby tutaj, no, jeżeli byłaby czarna kropeczka, no to mielibyśmy informację, prawda, o tym, że nie zostały zaspokojone potrzeby naszej
jednostki. Ta ikonka informuje nas o rodzaju jednostki, czyli to są oznaczenia NATO, tak mi się wydaje, bo możemy sobie też ustawić taką opcję. O, proszę, znaczniki NATO. No ale to już jacyś zboczeńcy, chyba wojskowi tak ustawiają, żeby takie były znaczniki. Ja nie jestem zboczeńcem wojskowym. 10 to jest liczba naszych jakby ludzi w tej jednostce, w danym żetonie. Czyli zobaczcie, 10, 800, 200 daje nam 10, bo jedynka, jeden na żetonie to jest 100 ludzi. I to jest 1 do 1 w tej grze. Czyli jak mamy tutaj 800, powiedzmy, tak, tutaj jest 800 ludzi, to to jest 800 ludzi. Natomiast tu jest skrót informacji. Mamy 10, czyli informacja, że tutaj jest po prostu 1000 żołnierzy. W przypadku pojazdów jest to troszeczkę inaczej, bo tutaj mamy 30 razy trak. To jest 30 ciężarówek. To jest 10 dział. Tu jest 100 motorów. 100 motory są liczone jak piechota. Czyli jeżeli mielibyśmy tutaj, powiedzmy, same, mamy coś takiego, że same pojazdy mamy, nie. Nie mamy tutaj informacji. Jakby to było, powiedzmy, 70 ciężarówek, tutaj byłoby 7, to tu byłoby, powiedzmy, 70 ciężarówek, tak? Kolejna informacja. Przepraszam, ja przyłączę na inspekt. Mamy ten taki zielony pasek tutaj. To jest informacja o tym, że ta jednostka nie wymaga uzupełnień w ludziach i w sprzęcie. Tutaj widzimy, że mamy miejsce na... Widzicie? Czyli ta jednostka wymaga jeszcze 10, może pomieścić jeszcze 10 jednostek. Jak zwał, tak zwał. Po prostu chodzi o to, że ewentualnie prawdopodobnie moglibyśmy połączyć nasze jednostki. Sprawdźmy. Ustawmy się może tutaj. O, widzicie? Jedna jednostka zakrywa drugą jednostkę przy takich dużych żetonach. No, ale tutaj mamy informacje o naszych siłach stacjonujących na danym heksie. Jak dwa razy klikniemy, to wtedy ta jednostka wychodzi na wierzch. Przełączmy na małe żetony. I teraz spróbujmy połączyć te jednostki. Czyli klikamy tutaj w naszym głównym barze, czyli Orders, Transfer łamane na Battleground. Tak mi się wydaje, że BG to jest skrót od Battleground. Teraz spróbujmy. Czyli tak, tu mamy zasób z tej strony, a z tej strony jest przeznaczenie. Czyli klikamy na to, co chcemy przenieść, czyli tutaj klikamy na drugą Iron Moth Guards Battalion i tutaj na trzeci zmotoryzowany batalion. I zobaczmy, co możemy przenieść. Nie możemy tutaj nic przenieść. Tu też nie możemy przenieść. Mamy jakiś maks. Też jest maks. Czyli w tej jednostce milicji osiągnięto maksimum piechoty. Czyli tu też jest max. Przejdźmy do lasu. Tutaj na razie poczekajmy sobie tutaj jednostkami. Czy ja już wszystko wyjaśniłem o naszych jednostkach? No tak. Tutaj widzicie, że punkty akcji spadają, tak? Tutaj są dwa. Tu jeszcze jest. Tu już na szaro, czyli to zostało ruszone. Tam, gdzie jest zielone, ta jednostka się jeszcze nie ruszyła. Ok, wróćmy teraz do granicy.
możemy zobaczyć, że tak, to nie jest frakcja typu jakby reżim minorowy, no to jest taki frakcja taka niezrzeszona, prawda? Czyli jakieś tam dzikusy tutaj sobie żyją, być może jacyś wzbieracze, mutanci, łowcy, coś takiego. Jeszcze nie wiemy, bo nie mamy tutaj tak naprawdę naszego szpiega, który mógłby pokazać te jednostki. Ale o szpiegach to mówimy sobie też innym razem. No i tutaj widzimy, że mamy jakąś frakcję. Nic nie wiemy o tej frakcji, ale tu coś jest. Tu coś jest. Jakaś strefa. Ale nie wiemy co. Nie wiemy co tu się znajduje. No tutaj widzimy, że nasz Major Regime już dokonał ekspansji na nasze, znaczy do naszych granic. Nie wypowiadam wojny, chociaż może nas szantażować. Tutaj mamy. Tutaj te tereny możemy spokojnie zająć i za chwileczkę będziemy je zajmować. Tu widzimy już tubylcy jacyś podeszli pod nasze granice i zablokowali nam możliwość ekspansji. Okej. Dobra, jaki tam punkt jeszcze mamy? Ikonki jednostek powiedzieliśmy. Miasta, assetsy i heksy. Okej. Miasta. Zmniejszmy rozmiar naszych jednostek. I mamy ikonkę miasta. To już tam co nieco mówiłem w pierwszym odcinku. Miasto, jak i prowincja jest abstrakcją. Chodzi o to, że to nie jest tak, że mieszkańcy żyją tylko tu, w tym mieście. Nie, nie, nie. Mieszkańcy żyją tak naprawdę w całej naszej prowincji. To mogą być jakieś farmy, domostwa, jakieś tam gospody, zajazdy, sklepy, hurtownie, jakieś tam, nie wiem, posterunki wojskowe i tak dalej. To jest wszystko abstrakcja, słuchajcie. Natomiast no, jeżeli wbudujemy sobie jakiś budynek poza miastem, to może być cokolwiek, to może być farma, to może być supply base, to może być jakaś kopalnia, to tutaj widzimy, że przechodzimy teraz sobie na bogactwo, przełączamy na pierwszą opcję. No i widzimy, że tutaj pracuje 5,5 tysiąca robotników. Możemy założyć, że tutaj są baraki jakieś pobudowane, budynki, jakieś kontenery, w których mieszkają pracownicy, wracają do domu, do swoich rodzin. Bo nie wiem, czy wiecie, ale twórca tej gry założył nawet, słuchajcie, że każdy żołnierz ma swoją rodzinę w mieście. To jest szaleństwo. Każdy jeden żołnierz ma swoją rodzinę w mieście. I właśnie, wróćmy się za chwileczkę do jednostek. Jeżeli giną nasi żołnierze, to zadowolenie w mieście może spadać właśnie dlatego, że giną nasze jednostki, czyli to oczywiście algorytm to przelicza, to jest abstrakcja. Chodzi o to, że to tutaj mieszkają bliscy tych żołnierzy, no którzy opłakują zmarłych, tak? Więc im więcej ginie nam ludzi, tym może padać zadowolenie. Oczywiście czasem nawet tego zadowolenia nie jesteśmy w stanie zaobserwować, że ono nam spada, dlatego że możemy mieć budynki, które nam to zadowolenie po prostu podnosi i niweluje straty, tak? Bo to jest zadowolenie właśnie mieszkańców. No i ono się ogólnie właśnie przekłada na jakość naszej cywilizacji. Tu jest reality, głód i tak dalej. No i jeśli chodzi o miasto, tak, no to tu mamy taką główną informację na temat naszej całej prowincji. Nie miasta, całej prowincji, całej zony. No i tutaj właśnie widzimy, że to jest zona o takiej nazwie. Level miasta jest taki, chodzi o level po prostu tego sektora.
Tu mamy populację, ta zielona kreska to jest informacja o tym, że w danej turze przybyło tylu mieszkańców i to jest informacja, że urodzili się nowi ludzie lub dołączyli sobie wolni ludzie z wiosek spoza granicy naszego miasta. Ta informacja informuje nas o tym, że przy 100 tysiącach ludzi osiągniemy poziom czwarty. Ta informacja pokazuje, ilu żyje na mapie wolnych ludzi, a ta informacja mówi nam, ilu przybyło wolnych ludzi w naszym sektorze. Czyli jak przejmiemy jakiś, na przykład tutaj jest, prawda, Perks. Jeżeli byśmy zajęli ten Perks, nie zajęliśmy, nie udało nam się, to 8700 by tutaj było więcej, o 8700. To jest informacja o rekonie naszej strefy, czyli jest maksymalnie to jest 999. Nie potrzeba nam szpiegów, po prostu mamy podgląd na wszystko, o wszystkim mamy informacje, bo to jest nasza strefa. No jakbyśmy kliknęli na inną strefę, to zobaczcie, zero, nic nie wiemy, co tu się dzieje, nic. A jeśli chodzi o reżim, też nie mamy informacji, tak, co to jest za reżim. Tu mamy tylko informację, mamy rekon 1 i to wszystko, co wiemy. No i wiemy, że to jest główny gracz, nieznana jest też kultura, nic nie wiemy. No i możemy zabrać ewentualnie kartę Open Contact. Zobaczcie, że możemy otworzyć tak naprawdę. Możemy się porozumieć z tym reżimem i już otrzymamy jakieś informacje podstawowe, prawda, o tej frakcji. A to nie mówmy teraz o tym, to troszeczkę później będę gadał. Na razie skupmy się tematycznie na miastach. Okej. Okay. Co tu mamy? No i tutaj jest zarządca danej strefy. No i tu jest Ada Gent, gubernator. Tak naprawdę jest gównianym gubernatorem, bo to jest tak naprawdę, to jest informacja o przydatności na danym stanowisku. Wiemy, że ten gubernator jest totalnie do dupy gubernatorem, a poza tym Cap jest 1, to jest lipa, czyli najgorzej się uczy, nie jest jakimś tam, nie jest osobą chętną do nauki, do pracy, jest takim obibokiem, prawda? Okej. O politykach też będziemy mówili w innym odcinku. No i oczywiście tutaj z tej karty możemy zadzwonić bezpośrednio do naszego gubernatora i albo ją wypieprzyć i zaoferować jej lepszą robotę, inną robotę, albo w ogóle nie dać jej roboty. Na szczęście ona nie jest przynależna do żadnej frakcji. Za chwileczkę wam opowiem też o frakcjach, jeżeli zdążymy, albo w innym odcinku. Dobra, dzwonimy do niej. I mówimy, że chcemy pogadać na temat prowincji i miasta. Okej, okay. Nie ma problemu, pogadajmy. Jakie są rozkazy, Hedy? No, Ada, przede wszystkim nie podoba mi się to, że nie ma pieniędzy w budżecie publicznym. Chcę, żeby budżet wynosił 5 kredytów. Robotnikom zostawmy tyle kasy, ile mają. Dalej, nie płaćmy więcej rekrutom, jak jest teraz. Kolonistom też nie będziemy płacić, bo w ogóle ich nie powołujemy. Ideal Workers. Dalej, nie wiem, co to jest za informacja, aczkolwiek wydaje mi się, że to są tacy stali pracownicy, którzy
nie stają się na powrót mieszkańcami, bo to też za chwileczkę będę mówił, o co tutaj chodzi. Bo czasem jest tak, że jak budujemy jakiś budynek, asset, prawda, to on wymaga robotników. Potem ci robotnicy znowu muszą poświęcić turę, żeby stać się mieszkańcami gotowymi do podjęcia innych czynności, prawda? I tu chyba chodzi o to, że ja ciągle, znaczy frakcja, dane miasto posiada stałą liczbę pracowników, którzy nie wracają do puli mieszkańców. Aczkolwiek tu też mamy takie informacje na temat tego. Nie zwalniaj. Prawda? Więc tutaj się tym nie bawiłem. Więc powiem wam szczerze, że dokładnie nie wiem, co to jest. To też będę musiał chyba Beowulfa spytać. I przy okazji w którymś tam odcinku opowiem. No i to jest ilość rekrutów na turę. Jest 500, jest 500, jest 500. Tylko też trzeba pamiętać, że ta ilość liczy się do spadku populacji. To nie jest tak, że tu sobie dam 500, prawda, i tutaj nie będzie ubywało mieszkańców. Nie, będzie ubywać mieszkańców z miasta. Jeżeli dam 600, to ubędzie w następnej turze 600, czyli a tu nam się zwiększy o 600. Ta ikonka to są rekruci. Jak widzicie, mam 2900 rekrutów, 500 na turę. I płacę rekrutom 15 razy 0,001 kredytów. To niewiele, ale póki co wystarczy. Tu mamy kolejną informację, że nie pozwalaj zjadać żywności zmagazynowanej na trudne czasy. Pozwalaj. Ja klikam pozwalaj. Pozwalaj. Niech ludzie jedzą i tak dalej. A potem się będziemy martwić, co zrobić z jedzeniem, gdy go zabraknie. I tutaj mamy rzecz następującą. Jeżeli podbijemy jakąś strefę, to ona automatycznie jest taka pod rządami jakby korporacji, prawda? No i należy to zostawić, tą opcję. Chodzi o to, że ona będzie nam niwelowała w jakiś sposób niezadowolenie, ale nie będzie dawać nam rekrutów i kolonistów. Czyli to będzie takie prywatne miasto, prawda? Ale podlegać będzie pod nasz reżim. Ja to nie wiem, co to jest w ogóle, słuchajcie. Nie bawiłem się tym. Nie klikałem w to, nie wiem, więc nie będę o tym mówił. No okej, dokonaliśmy zmian. Podnieśliśmy budżet publiczny w danym mieście i pozwoliliśmy na wyjadanie zmagazynowanej żywności, gdyby tej brakowało. I teraz co to znaczy ten publiczny budżet? No, chodzi o to, że im więcej będziemy ładować w budżet publiczny, tym lepiej będzie prosperować miasto, będzie się samoistnie rozwijać, prawda? No, sektor prywatny też jakby dostanie wiatr w skrzydła. Będzie miasto po prostu lepiej prosperowało, tak? No i teraz możemy kliknąć potwierdzenie. Proszę bardzo. OK. Do decyzji zaraz wrócimy. OK. Z tej zakładki wszystkie informacje omówione. Kolejna zakładka to jest właśnie populacja, czyli mieszkańcy, którzy nie są robotnikami sektora publicznego. To jest pracownik sektora publicznego. A to są mieszkańcy nie sektora publicznego, ale oni też pracują. Zobaczcie, 44 400 mieszkańców wykonuje jakąś pracę. To jest abstrakcja. To mogą być piekarze, dozorcy, sprzątacze. Tak to opisałby twórca tej gry właśnie. I tu mamy tak, prywatne fundusze. No i tu widzimy, że mamy wzrost z sektora prywatnego i bardzo dobrze, i niech się to rozwija. Czasami brakuje, czasami jest spadek wtedy, jeżeli mamy takie niektóre karty, wtedy możemy zasilać prywatne fundusze
w danym sektorze. No i tutaj jest ten private food. Na razie to jest 108, czyli mało. Jeżeli sektor prywatny wybuduje swoją własną farmę, no to ta wartość wzrośnie. Tutaj jest inko przychód. Nie wiem, z czego to dokładnie wynika. Tutaj mamy kolejną taką abstrakcję. Proszę zobaczyć. Widzicie? Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu są pewne założenia, z których to wszystko wynika. Coś wam jeszcze później pokażę. Może teraz. Mamy to w raportach. To są raporty, nie? Tutaj są. To są raporty. To są właśnie raporty. Tylko nie musimy czytać, ale warto tutaj zaglądać co jakiś czas. Głównie tutaj, na główną kartę naszego imperium. Ale to też o tym będę mówił pewnie w innym odcinku.